Witam Was tutaj, cześć, cześć, znasz i zapraszam Was już teraz na pierwszy odcinek z Triki i Pomocniki City Skylines PlayStation 4. Pierwsza rzecz, bardzo przydatna w większości Waszych miast, ona się od razu przyda i Wam ją pokazuję. Jeżeli macie Mass Transit, na pewno wiecie, jak bardzo irytujące jest. Jak widzicie, macie tutaj w ogóle moją rękę pokazaną, żebyście mniej więcej mogli w miarę łatwo zrozumieć, jak się tutaj obsługuje to do wszystkich rzeczy. Ja tak przynajmniej trzymam pada, proszę bardzo. Byście wiedzieli, mam tutaj ustawiony aparat. No i tak, na pewno wiecie, że dosyć często jest irytującą rzeczą, że jak sobie postawicie, powiedzmy na nasz tutaj przystanek promowy, to mamy tą drogę. No i co byśmy z nią nie chcieli zrobić, z tą drogą, która tutaj już jest postawiona, nie możemy jej zupgrade'ować, bo jak wciśniemy sobie tutaj ulepsz, jak przytrzymamy sobie trójkąt, to jest trójkąt, i joystickiem będziemy wybierać, to kiedy klikniemy ulepsz, no nic, no nie da się w żaden sposób tego ulepszyć. Dlatego ja Wam w dzisiejszym odcinku pokażę, jak można tę drogę ulepszyć w każdej wersji City Skylines. Na każdej wersji, na PS4, na Xboxie, na Nintendo, czy nawet z PC. To teraz będziecie mogli patrzeć jednocześnie i na moje ręce, i na wszystko, żebyście widzieli, jak to się dzieje. Po kolei, najpierw wstawiamy sobie nasz przystanek promowy w danym miejscu, gdzie go chcemy. Czyli dokładnie sobie wybierzmy, że na przykład powiedzmy, chciałbym go tutaj. Można go postawić i na nabrzeżach, czyli nabrzeże to już Wam pokazuję. Ten sposób działa i na nabrzeżach, i normalnie, a nabrzeże to jest to. Jakby ktoś był ciekawy, to jest nabrzeże. I to działa w obydwu przypadkach, ale Wam pokażę na tym trudniejszym, czyli bez nabrzeża. No i powiedzmy, że to jest idealny pomysł, gdzie byśmy chcieli, żeby nasz tutaj właśnie przystanek promowy był. No, nam tu już ma ludzi na wodę i inne rzeczy, ale powiedzmy, że on nam się to podoba. No i teraz tak, wybieramy sobie drogę i to musi być konkretnie zwykła droga dwupasmowa, po czym wybieramy sobie tutaj, jak widzimy, i klikamy sobie przyciąganie. Dalej, jak już mamy tutaj wyłączone przyciąganie, to sobie ustawiamy, żeby było tylko i wyłącznie odcinkowe, wyłączamy siatkę i wyłączamy sobie linie pomocnicze. No i musi być oczywiście kątowe, no i sobie odmierzamy najkrótszy odcinek, jaki możemy, on zawsze będzie kosztować 120 w tym wypadku. No i sobie stawiamy to tutaj, no wygląda to niepozornie i jak możecie myśleć, na razie nie możemy usunąć tej drogi. Teraz, co ważne, wyburzamy ten nasz port, tutaj przystanek domowy, po czym następnie stawiamy go jeszcze raz, dokładnie w ten sam sposób. Proszę bardzo, on nam się postawił i jak widzicie, nasza droga już się zmieniła. I o ile teraz, jak widzimy, droga już się przeciągnęła, jest niby większa i nie możemy jej cały czas ulepszyć ani nic, co nie? To o tyle. Wystarczy, że teraz sobie przeciągniecie tę drogę o jeden dowolny fragment dalej, to możecie już ją wydłużyć. I proszę bardzo, nasz przystanek promowy wygląda jakby był normalny, czyli w skrócie nic tu nie chce się. Możemy teraz sobie zrobić tutaj dowolną drogę, na przykład z drzewkami. Ona tutaj nam się będzie nawet podciągać w ten sam sposób, jak była wcześniej, ale to nie ma znaczenia, ją można zawsze wyburzyć. Czyli na przykład sobie weźmy, żeby teraz ta nasza droga dojeżdżała w ten sposób do niego. Tu sobie puśćmy to w jakiś dowolny sposób. No tu akurat nie mam gdzie go podłączyć, no ale proszę bardzo, i to działa. To działa zawsze w każdych wypadkach. Mamy postawiony przystanek promowy. Jedyny haczyk, jaki jest tutaj do zrobienia, to jest to, że nie możecie go przestawić, bo kiedy go przestawicie w jakieś inne miejsce, droga się od razu znowu pojawi. Ale w ten sposób, jeżeli go macie, to będzie wszystko działać. Prosty sposób, a cieszy i bardzo pomaga, bo jak możecie zobaczyć w tym mieście, już to wykorzystałem parę razy. Najważniejszą rzeczą, jaką możemy z tego wykorzystać, tak jak tutaj mamy ścieżkę dookoła i tylko droga jest obok jako dojazd, i ludzie mogą z tego korzystać jako przejście i dojścia. Jak widzicie, to wszystko działa. No to akurat to był zły przykład, ale mamy na przykład tutaj przystanek promowy, który konkretnie działa. W sensie działa. No, ma aktualnie 0 osób poczekujących, co nie zmienia faktu, że jak widzimy tutaj na przystanku promowym jest dosyć dużo osób i jest taka krótka droga, która się tylko z nim łączy. Jeszcze jakiś element, tutaj mogę pokazać tutaj, jak ładnie to wygląda. Tu jest podczepiona do drogi z drzewkami, a tutaj z kolei też z drogą z drzewkami i obok jest bezpośrednio droga tramwajowa. Natomiast tu jest najlepszy przykład tego, jak to można postawić. Jest to postawione obok alei z drzewkami. Także jak widzicie, dzięki temu możecie sposobowi w wszelaki sposób z tego korzystać w... jak chcecie właściwie. Jeżeli odcinek Wam się podobał i chcecie więcej takich trików i pomocników, kliknijcie, subskrybuj ten dźwięk dzwonek, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I jeżeli albo pytania na różne rzeczy, które chcielibyście zobaczyć w tej serii, to napiszcie konkretnie, koniecznie w komentarzach. Co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Ta seria będzie tutaj stałą serią, w zależności jak będzie coś ciekawego, co byście chcieli zobaczyć, lub czy ja coś wymyślę, co mogłoby się Wam przydać z trików. Do zobaczenia.
Cześć!